Straż Obywatelska zatrzymała kuter do inspekcji. Cała załoga musi być obecna na pokładzie. Zacumują tutaj. Najpierw trzeba sprawdzić dokumenty. Witam, zrobimy inspekcję. Certyfikat apteczki? Jest. Jest odpowiednia do typu łodzi i rodzaju służby. Ale nie wszystko jest w porządku. Koło ratunkowe musi mieć pływającą linę, to nie ma. To lina o długości 27,5 metra, używana w operacjach ratunkowych. Mam ją, zdjąłem, bo ją kradli. Rozumiem, ale wyszliście w morze bez niej. A podczas rejsu ona cały czas musi być przywiązana do koła, bo gdy ktoś wypadnie, będzie bezużyteczna. W tym miejscu przywiążę. Kolejny krok to sprawdzenie szalup. Również muszą być bez zastrzeżeń. Ile ich macie? Dwie? Doradzam pozbyć się już nieważnych dokumentów. Sprawdzimy daty szalup. Świetnie. Teraz lista załogi. Ilu was dzisiaj? Pięciu. Na liście jest sześciu. Ilu na liście? Sześciu. Jednego brakuje. Nieprawdaż? Ochrona dna morza to ciężka praca. Sierżant Juanjo prowadzi operację z nurkami z jednostki specjalnej. W La Laja. Tam żyją dwie małże na skraju wyginięcia. Przyszynka szlachetna żyje wyłącznie w Morzu Śródziemnym. A sama stanowi środowisko życia innych gatunków. To taki duży małż o bardzo delikatnej muszli, która się łatwo łamie, gdy jest wleczona po dnie przez sieć. Ale skoro tu nie można łowić siecią, populacja ma szansę się odrodzić. Nurkowie docierają do potężnej formacji skalnej, domu odradzających się populacji graników i łopaciarzy. Trudny obszar. To jasnozielone to niższa część La Laja. Wyróżnia się kolorem. Jesteśmy dokładnie nad. Silniki wyłączone, flaga alfa podniesiona. To znak, że w pobliżu pracują nurkowie. Gotowi? Skok. Zejście o 11:15. Woda ma tu od 10 do 17 metrów głębokości. Jeśli nie wyjdą do 12, zejdź do nich. Nurkowie zawsze mają ze sobą pomarańczową bojkę, którą wypuszczają na powierzchnię, gdy chcą coś powiedzieć. Zobacz, czy ktoś tam jest. Teraz. Kosz łusowników. Porzucanie sprzętu do połowu jest zabronione, zagraża organizmom morskim i nurkom. Takich koszy używa się jako pułapek pasywnych. Wewnątrz umieszcza się przynętę. Kłusowanie czymś takim równa się mandatowi na 60 tysięcy euro. Koledzy znaleźli kosz porzucony przez kłusowników. Oni mają w nosie przyrodę. Jedna ryba wpada i nie może wyjść, inna chce ją zjeść, więc też wpada. Potem kolejna i tak w kółko. Carlos i Raul odnajdują małże. Mają się świetnie. A na ich muszlach żyje już 120 innych mikroorganizmów. Wychodzą. I jak? Dobrze. Prąd? Nieznaczny. Kosz jest tutaj, pomogę na trzy.
Akcja kończy się przed zmianą pływu na przeciwny. Oba żyją, woda przejrzysta, życie kwitnie. Niesamowite. Mamy fajne nagrania. Widzieliście jakiś sprzęt? Tylko ten kosz, wcześniej go nie było. Więc mógł tam leżeć ponad 2 tygodnie. Geas regularnie sprawdza, czy na dnie nie ma niczego obcego pochodzenia. Widzieliśmy barakudy i graniki. Niech sobie rosną. Pod wodą jest cudownie. Zupełnie jak w akwarium. Inspekcja prowadzona wspólnie przez SEMAR i władze morskie ma ustalić, czy wszyscy członkowie załogi byli na pokładzie podczas rejsu. Skoro na liście załogi jest 6 osób, to musi być 6, inaczej trzeba skreślić. Widziałyśmy 5. Zapisz, kogo brakuje? To ten. Kogo nie ma? Zapisałam nazwiska. Kapitan opuszcza mostek, aby wezwać brakującego członka załogi. To ten. Można usunąć kogoś z listy załogi nawet przez internet, bo inaczej nie ma pewności, kto jest na pokładzie. Gdyby doszło do wypadku, ratownicy szukaliby osoby, której w ogóle nie było na pokładzie, marnując czas i środki. Jest tam. Wcześniej go nie było. Tak. Przyszedł teraz. To 6. członek załogi. Witam. Nie było pana na pokładzie. Dzisiaj nie mogłem. To poważne naruszenie. Poinformuję władze morskie, które podejmą czynności dyscyplinarne. Inspektorka chce jeszcze obejrzeć sprzęt gaśniczy. Po pierwsze, jest w złym stanie, a po drugie, nie może być zabezpieczony w ten sposób. Spada. Gdy wybucha pożar, nie ma czasu szukać czegoś do przecięcia. Wąż jest potrzebny natychmiast. To poważne naruszenie. Zdejmiemy to teraz. Wymyślcie coś innego. Na tym kończy się inspekcja. Pozostało czekać na decyzję władz. Jeśli naruszyli przepisy stwarzające zagrożenie dla życia lub środowiska, to ich licencje zostaną cofnięte. Czyli nie będą mogli łowić ryb. Przepisów trzeba przestrzegać.